Siemanko, z tej strony Kamek i witam was w kolejnych newsach z FIFA 17. Dzisiaj przedstawię wam cztery filmiki, które EA zdążyło wrzucić już na kanał, które są przypisane do nowo napisanych rzutów wolnych, wyrzutów z autów, no i rzutów rożnych, nowych technik ataku, nowego aktywnego systemu inteligencji, no i jakby remontu tej fizycznej zagrywki między graczami. Także przejdźmy do każdego po kolei, no i zobaczmy, jak to wygląda w trakcie gameplayu. Zaczynamy od napisanych na nowo rzutów wolnych, rzutów rożnych oraz wyrzutów z autu. Przy wyrzutach z autu można po prostu poruszać się teraz kawałek w prawo, kawałek w lewo, to jest ta nowość. Jeżeli chodzi natomiast o rzuty wolne, to wygląda to całkiem inaczej. I jej chcę wprowadzić, żeby nie było tylko, wiecie, no kopnięcie nad murem, prosto przytrzymanie, dwie kreski i siedzi w bramce, ja to tak teraz robię, ale możliwość przesuwania piłkarza, jak ma to wykonywać, czy bardziej przejść do tyłu, bardziej do przodu, zmienić to. I czy to przy karnym, czy to przy rzutach wolnych. Bardziej podkręcona piłka, bardziej pod kątem trzeba podbiec pod piłkę. Bardziej silne uderzenie, nabiegamy na piłkę prosto. Tym razem będziemy mieli X-ik, gdzie chcemy dośrodkowywać. Oczywiście będzie możliwość dzięki naciśnięciu jednego przycisku zmiany tego na stary jakby wygląd, ale jej próbuje nas już przyzwyczaić do czegoś nowego. Będzie można zamarkować wyrzut z autu. Będzie można nabiec właśnie mocno, silnie na piłkę. Zobaczymy, czy nie będzie to zbyt OP, że tak powiem, czy nie będzie to po prostu za dobre, ale to jest coś nowego, to jest coś, co jej chce wprowadzić. Tutaj wielki plusik dla nich za to, że chcą coś zmienić w rzutach wolnych, bo ostatnio były one po prostu zbyt łatwe. Przechodzimy do technik ataku. Razem z Antonem Martialem EA tutaj opracowało nowe techniki tych strzałów. No i tak, powiedzmy sobie szczerze, z roku na rok jest po prostu tak, że jest jakiś schemat, który wychodzi najlepiej. Czy w tym roku zmieni się coś w tym? W tym roku chcą pokazać, że strzały po ziemi są naprawdę ciekawe, naprawdę mocne, naprawdę dobre. No i tutaj pokazują to właśnie na gameplayu, który widzicie, że to ma się całkiem dobrze do siebie i fajnie to wygląda, ale chcą oczywiście innych strzałów spróbować, na przykład jakieś strzały gdzieś z główki i nie pod poprzeczkę gdzieś te strzały z główki, które zawsze chodziły, ale na przykład odbita piłka od ziemi, gdzieś obok bramkarza, żeby ten nie zdążył zareagować. Dobre wypuszczanie zawodników, to co widać na gameplayu, że szybci zawodnicy, jeżeli mają piłkę na wolne pole, dostaną ją, no i później to właśnie wykończenie, nie zawsze w ten sam ruch, że wiecie, jak finezyjnie kopniecie dosyć mocno, to wysoko poleci. Tutaj jeszcze jest płaski strzał, niski, jest taki średni. Coś, co pokazują, to pokazują. Jak to będzie się miało w grze, tego jeszcze nie wiemy, ale no próbują coś do tego zrobić, żeby nowe techniki ataku były, żeby tylko nie zapomnieli o bramkarzu, że też potrafi bronić płaskie strzały po ziemi. Kolejna część, kolejny gameplay dotyczył aktywnej inteligencji zawodników, których nie kontrolujemy. No, z roku na rok słyszę to cały czas, że o, znowu zmieniamy to, teraz będą jeszcze lepiej ci zawodnicy wybiegali, jeszcze lepiej, jeszcze lepiej, jeszcze lepiej. No ta sama stara śpiewka, ale może tym razem być inaczej. Z tego, co to wygląda na gameplayu, zawodnik myśli, widzi, gdzie ma wolne pole, widzi, gdzie może wbiec, żeby ta akcja była jeszcze bardziej groźna, żebyśmy my, jako atakujący, myśleli po prostu za nich, że oni tam mogą pobiec, to może być dobry atak i tutaj, wiecie, połączenie waszego myślenia dobrego w ataku razem z ich inteligencją, która może dać naprawdę świetne rezultaty. Świetne akcje tutaj wychodzą na tym gameplayu, naprawdę fajnie to wygląda. No i to może być coś, co sprawi, że te ataki ludzi szybko myślących, którzy no, mają w głowie już rozrysowaną akcję przed wykonaniem jej, mogą w tą FIFA być naprawdę dobrzy. Ja gram bardzo szybką piłkę i mam nadzieję, że ten aktywny nowy system inteligencji mi w tych akcjach pomoże. No i fizyka. Silniejsi przepychają słabszych. Tak było od zawsze, ale w tej FIFA ma być to jeszcze bardziej pokazane. Zremontowali to, tak to nazwali, że po prostu przeremontowali te trzymanie zawodnika. Nie uciekniesz, trzymam cię, jestem silniejszy. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Widzicie na ekranie, że można przesłuchać zawodników, można trzymać ich. Tak mi się trochę kojarzy na tym gameplayu, jak jest pokazane, jak lewy, czasami w Bayernie, ma na sobie dwóch, czasem nawet trzech i jednego
zawodnika przeciwnego i on trzyma, szuka idealnej okazji do podania i wtedy wykonuje to podanie. Sporo ciekawych zmian w FIFA, to chyba przyznacie. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało w demie, kiedy już będziemy grali, ale próbują coś robić. Wiadomo, byle po prostu było więcej skilla niż farta. I tego chyba sobie i Wam życzę, żeby w tej nowej FIFA 17 było. Póki co to na tyle, jeżeli pojawi się więcej newsów, oczywiście dam Wam znać i jeżeli podobał Wam się filmik, zostaw łapkę w górę, sprawdźcie mnie na Instagramie, na Snapchacie, na Facebooku, wszędzie tam, nowe informacje, nowy ja, piękna twarz, do zobaczenia, cześć.